Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, dajcie Państwo znać, czy mnie słychać, bo oczywiście. O, jest Sylwia, dobrze. Miała zacząć Sylwia, która się pojawiła, więc już nie przejmuję, tak jak mi tu piszą, powitania, tylko przekazuję głos Sylwii. Czy mnie na pewno słychać? To proszę teraz powiedzieć, czy mnie słychać? Słychać kobietę teraz, tak? Proszę mi też słychać panią Sylwię. Dobrze, cieszę się bardzo. Poczekajmy jeszcze chwilkę, aż wejdą osoby do pokoju. Mam nadzieję, że wszystkim nam się uda poradzić z chwilowymi trudnościami technicznymi. Niestety wszyscy pracujemy zdalnie albo uczymy się zdalnie, więc wygląda to tak, jak wygląda. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Sylwia Żmijewska-Kwiręk, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, które prawdopodobnie jest Państwu znane, być może korzystacie z naszego wsparcia. Naszym celem jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych i wydaje nam się, że w tej sytuacji edukacji zdalnej staje się to jeszcze istotniejsze, ponieważ tracimy takie naturalne sposoby działania, wy tracicie takie naturalne sposoby działania, więc i nasza reakcja musi być do tego odpowiednia. Jest też trochę tak, że przestawiając się na tę edukację zdalną, my nie gubimy naszej wizji szkoły, w której najważniejsze jest to, żeby dzieciakom chciało się uczyć i żeby wszystko to, co im proponujemy, pozwalało im się rozwijać ich pasje i zainteresowania. Stąd nasza oferta do Państwa. Być może część z Państwa uczestniczyła już w naszych webinariach, korzystała z naszych materiałów dotyczących edukacji zdalnej. To, z czym wychodzimy teraz do Was, to jest taki ekspresowy kurs, w ramach którego chcemy trochę uporządkować taką chaotyczną wiedzę i praktyki w zakresie edukacji zdalnej, które są chyba już teraz dostępne wszędzie. Chcemy Was wspierać w adekwatnym sposobie pracy z uczniami. Chcemy też pomóc Wam tworzyć mądre sytuacje edukacyjne, jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej angażujące oraz chcemy się podzielić z Wami naszym myśleniem o monitorowaniu procesu uczenia się także w tej sytuacji zdalnej. I zaczynamy pierwszym webinarem, do którego zaprosiliśmy bardzo. Jest z nami doktor habilitowany Jacek Pyżalski, którego chyba nie muszę przedstawiać, zresztą w zapowiedzi tego webinarium przywołaliśmy jego dorobek. Wy jako nauczyciele na pewno znacie go doskonale, nauczyciele i nauczycielki, ale jest też z nami Justyna Franczak, która jest nauczycielką, czyli praktyczką, tak jak wy, i mierzy się z tą sytuacją tak jak wy, oraz wicedyrektorką, czyli mierzy się także z sytuacją takiego, no powiedzmy, całościowego organizowania edukacji zdalnej. Oni z wami będą rozmawiali, opowiedzą o tym, jak rozumieją edukację zdalną, w jaki sposób w praktyce to się przekłada w szkole Justyny. Będziemy też trochę czasu poświęcali potrzebom i możliwościom ucznia, nauczyciela, ale także rodzica w zakresie oczywiście nauczania zdolnego oraz komunikacji. Możecie mieć Państwo takie oczekiwania, że dostarczymy Wam różnego rodzaju narzędzia i aplikacje, to ja też od razu powiem, że dla nas ten webinar jest trochę takim krokiem wstecz, albo właściwie taką stop klatką. My chcemy się trochę zatrzymać nad tym myśleniem o edukacji zdalnej. Oczywiście wszystkie zasoby, z czym pracować, jak pracować, dostaniecie Państwo w linkach, dostaniecie Państwo w repozytorium, które Wam udostępnimy jako uczestnikom kursu. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim poświęcić ten czas refleksji, ale nie tylko naszej jako prezenterów, ale również waszej. Także ja zachęcam gorąco do tego, żeby dzielić się swoim doświadczeniem, swoimi wyzwaniami, swoimi dobrymi praktykami i dzielić się między sobą, ale także dzielić się z nami, bo wydaje mi się, że ta sytuacja jest nowa dla wszystkich i jeszcze bardziej możemy się od siebie po prostu uczyć. Ja wejdę jeszcze jako rodzic, bo oprócz tego, że jestem pracownikiem CEO, to jestem również rodzicem ośmioklasisty i piątoklasistki, więc wejdę jako rodzic, żeby tą perspektywę rodzica tutaj trochę przedstawić. Natomiast już teraz zapraszam Jacka, by podzielił się swoim myśleniem, które jest bardzo zbliżone do naszego CEO-owego o edukacji zdalnej. Potem Justynę, a właściwie Justyna będzie wchodziła wszędzie tam, gdzie potrzebny będzie głos praktyka, praktyczki, i ona po prostu opowie, jak to robią u siebie w szkole. Bardzo ja dziękuję. Usłyszymy się pewnie za jakieś kilkadziesiąt minut, a teraz zapraszam Ciebie, Jacku. Ja wyłączam kamerę i wyłączam mikrofon. Jasne.
Dobry wieczór Państwu. No to ja może powiem dwa słowa o tym, co zaplanowaliśmy tak bardziej w tym pierwszej części, w tym dwugłosie moim i Justyny. Powiem parę refleksji na temat tego, jak to w ogóle kiedyś wyglądało i dlaczego ta sytuacja jest specyficzna, mimo że ktoś powie, edukacja zdalna to stara sprawa, tak? Bo to stara sprawa, używało się tego na świecie bardzo dużo w różnych miejscach i z różnych powodów, na przykład w Australii czy w krajach Bliskiego Wschodu, czy używało się w różnych miejscach w Rosji, tak, i gdzie indziej. Tak samo my już od dawna stosujemy jakieś elementy, czy wielu z nas stosuje jakieś elementy edukacji zdalnej. To powiem trochę o tym, co jest inne. Jednocześnie, jak będę mówić o pewnych rzeczach, to będę włączał w to Justynę, która trochę opowie, jak ona to widzi, czy rzeczywiście to, co mówię, tak trochę z perspektywy jest prawdą u niej w szkole, jak rozwiązuje pewne sprawy. Zejdziemy na poziom praktyki, ale nie poziom takiej technicznej praktyki, jak się obsługuje daną aplikację, tylko troszeczkę jak różne ważne pedagogicznie rzeczy robić, tak? Czyli zejdziemy na poziom działania, ale jakby sensu tego działania, a nie konkretnie narzędzia, którego używamy. Masę narzędzi możemy używać do tego, żeby realizować to, o czym mówimy. Powiemy też Państwu o takim materiale, książce, która za chwilę będzie darmowo dostępna, której partnerem wydania jest CEO, którą stworzyliśmy z 12 autorami, gdzie przyglądamy się tym sprawom bliżej, więc namawiam, żeby sobie do tego sięgnąć, bo to jest właśnie taka książka refleksyjna na temat tego, co wszyscy robimy, ale o tym za chwilę, tak? Mamy dużo rzeczy, których dotkniemy. Nie wejdziemy w to specjalnie głęboko, bo nie zdążymy, ale zobaczycie Państwo, że to są ważne rzeczy i takie, które nam mogą umknąć, bo wszyscy mamy sporo zamieszania. No dobra, co jest inne? Zobaczcie Państwo, chwilę temu edukacja zdalna to był wybór. Czyj wybór? No po pierwsze tego, kto chciał z niej korzystać. Bardzo dużo było edukacji zdalnej dorosłych, tych, którzy się uczyli różnych rzeczy, czyli ktoś chciał uczestniczyć w jakimś kursie zdalnie, to mówił, no nie mam czasu, mam to życie rodzinne, no to się zapiszę na jakiś kurs i zdobędę jakąś dodatkową wiedzę praktyczną mi potrzebną, czy jakieś dodatkowe formalne kwalifikacje. Czy była częścią, zaraz też o tym powiem, i właściwie najczęściej była częścią takiego hybrydowego połączenia jednego i drugiego, tak? Czyli takiej edukacji twarz w twarz, tradycyjnej nazwijmy ją, i edukacji zdalnej, czyli ktoś miał w ręku obydwa narzędzia, czyli mógł stosować zdalną, ale jako uzupełnienie tej tradycyjnej, czyli miał te wszystkie narzędzia, które stosujemy, kiedy spotykamy się twarzą w twarz, kiedy jesteśmy ze sobą blisko fizycznie. Co się teraz zmieniło? Po pierwsze, to nie jest wybór. Co to znaczy? Że muszą z tego korzystać wszyscy. I to wszyscy oznacza z jednej strony nauczycieli, bo kiedyś korzystali z tego właściwie w dużym stopniu ci nauczyciele, którzy powiedzieli, interesuje mnie to, uważam to za wartościowe, widzę, że wzbogacę tym efektywność moją jako nauczyciela, będę nie wiem, poszerzę to, co robię z uczniami na lekcjach o zdalną, czyli można było powiedzieć, czuli się w tym komfortowo, chcieli poszukiwać w tym kierunku. W tej chwili nagle znienacka robią to wszyscy, łącznie z tymi, którzy 5 minut temu mówili, nie chcę nawet na to patrzeć, czy się tego dotknąć, nie? A nagle muszą to robić. Z drugiej strony, zobaczcie, że muszą korzystać z tego już nie tylko chętni rodzice czy uczniowie, ale właściwie musi z tego korzystać każdy i się wydaje, że to jest, wydaje się, specjalnie podkreślam to słowo, że to jest naturalne środowisko uczniów, oni się w tych narzędziach online i w tym świecie cyfrowym czują jak u siebie w domu, co jest guzik prawdą, ponieważ jak się przyglądniemy nierównościom, zarówno tym takim związanym ze sprzętem, jak i związanym z kompetencjami uczniów, jak i z tym, co znamy na co dzień, czyli ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to ci uczniowie są totalnie zróżnicowani, jeśli chodzi o swoje możliwości skorzystania z tych wszystkich rzeczy, o których mówimy, czyli z różnych instrumentów i możliwości tej edukacji zdalnej. Ale chyba najważniejszą rzecz chcę powiedzieć, która niektórym umyka, chociaż wydaje się oczywista, ale niektórym umyka, to jest to, że pracujemy w całkowicie innej sytuacji emocjonalnej. My opisujemy to tak, że właściwie wszyscy i rodzice, i to się, zobaczcie Państwo, wraz z rozwojem pandemii, wraz z konsekwencjami, które widzimy już za chwilę za płotem, tak, które się jednak są coraz gorsze, tak, z coraz większą liczbą osób zarażonych, zakażonych, z coraz większą liczbą osób umierających, jakby ryzyko jest coraz bliżej, coraz bardziej u płota, tak, no to właściwie wszyscy, ale zobaczcie, że wszyscy i my
Mamy swoje rodziny, swoich rodziców, swoje dzieci, tak? I rodziny naszych uczniów znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, którą psychologowie by powiedzieli, że jest porównywalna do sytuacji kryzysowej, tak? Mniejszej lub większej, też się różnimy pod tym względem, ale to dotyczy i nas, i rodzin uczniów, nie tylko rodziców, rodzin, i dotyczy samych uczniów. Czy to jest różnica? Oczywiście, że to jest różnica. Różnica jest taka, że w takich warunkach uczenie się jest bardzo trudne. Ono jest zawsze trudne, kiedy znajdujemy się w sytuacji emocjonalnej, kiedy są zagrożone jakieś podstawowe dla nas wartości czy jakieś rzeczy. To więc z hierarchią potrzeb na początku się interesujemy tym, czy jesteśmy bezpieczni, jak się czujemy i tak dalej. W tej chwili wszyscy czujemy się w bardzo trudnej sytuacji i to jest ogromna różnica. Oczywiście my możemy powiedzieć, my się będziemy zajmować dydaktyką zdalną, jakich narzędzi użyć i w jaki sposób uczyć. Natomiast jak pominiemy cały dół piramidy, tak, czyli tam, gdzie znajdują się te rzeczy związane z bezpieczeństwem, związanym z więzią z innymi ludźmi, to zawsze jest nie zła droga w edukacji, ale w tej sytuacji ona jest 10 razy bardziej zła. Czyli my dzisiaj sporo powiemy, zobaczycie Państwo o tym, co nie jest tylko dydaktyką zdalną, tylko powiemy o tym, co w edukacji jest innego ważnego, czyli powiemy o tym, jak się komunikujemy z innymi, w jakiej relacji jesteśmy z innymi, ale też o tym, czy się czujemy tu bezpiecznie, czy się nie czujemy bezpiecznie. Będzie o tym bardzo dużo i będziemy też mówić o tym bardzo konkretnie, tak? Czyli zejdziemy na taki nawet poziom, co konkretnie możemy zrobić, bo łatwo tutaj, zobaczcie, pozostać na takim poziomie ogólnych zaleceń, dbajmy o relacje, tylko wiecie, to nic nie znaczy, jest taki pusty dzwon, w który możemy walić, a tak naprawdę na co dzień to się musi jakoś zmaterializować, jeśli to ma mieć sens. Zwróćcie Państwo uwagę, że te nierówności dotyczą nie tylko uczniów, mówię o tych nierównościach, o tych różnych możliwościach skorzystania z tej edukacji zdalnej, to jest coś, co nie dotyczy tylko samych uczniów, dotyczy to też ich rodziców, tak? Oni też są bardzo zróżnicowani, jeśli chodzi o umiejętności takie typowo cyfrowe, ale też jeśli chodzi o taki w ogóle status społeczno-ekonomiczny, o wiedzę i tak dalej, to wiemy na co dzień, tak? Zobaczcie Państwo, ile rzeczy się wbrew pozorom nie zmieniło. Przecież ci rodzice mają różny kapitał społeczno-kulturowy, też jak uczymy twarzą w twarz i też wiemy, że jedni rodzice dadzą więcej, drudzy dadzą mniej. Tylko tutaj niestety rządzi zasada Mateusza, tak? Świętego Mateusza pod tytułem ci, co mają, będzie im dodane, ci, co nie mają, będzie im odebrane, tak? Czyli mamy do czynienia absolutnie z taką sytuacją obecnie, w której ci rodzice, którzy już wcześniej mogli bardziej pomóc swoim uczniom, to teraz jeszcze ze swoimi kompetencjami cyfrowymi pomogą bardziej, a ci, którzy już kiedyś nie mogli, teraz nie będą mogli jeszcze bardziej. Popatrzcie Państwo, że te problemy się kumulują. Jak po naszej stronie będą trudności w tym, żeby wykorzystać te narzędzia, a po drugiej stronie też będą trudności, żeby wykorzystać, to może się wszystko pomnożyć w jeszcze gorsze. To nie będzie tak, że minus i minus dwa plus, tylko będzie jeszcze gorzej. I co myśmy stwierdzili? Zaraz Państwu o tym powiem. Myśmy to stwierdzili bardzo mocno i bardzo wyraźnie, że jakby zajmiemy się tymi wszystkimi ważnymi rzeczami od tych podstawowych, pod te coraz bardziej skomplikowane. No dobra, czyli mamy trochę zarysowaną sytuację. Przy okazji powiem coś bardzo optymistycznego. Ja się strasznie mocno temu przyglądam, co się dzieje i obok oczywiście narzekania, jesteśmy do tego nieprzygotowani, bo to prawda, nie mamy infrastruktury, nie mamy wsparcia takiego sensownego, czy za mało mamy tego wsparcia i tak dalej, to widzę mnóstwo przykładów ludzi, którzy znaleźli jakieś rzeczy, wymyślili, olśniło ich, takie głosy, gdzie ktoś wyraźnie pokazuje pozornie drobne rzeczy, które są bardzo ważne. Ja chcę w ogóle Państwu powiedzieć, że my dzisiaj parę razy będziemy mówić o szczegółach, o bardzo drobnych rzeczach, ale ja jestem przekonany, że edukacja stoi na szczegółach, że można zrobić małą rzecz, ale jeśli ona jest wcelowana, to ona ma bardzo dużą wartość. Że tutaj niekoniecznie będziemy musieli do tej naszej armaty ładować jakieś takie kule 100-kilogramowe, tylko może się okazać, że ładujemy te kule dużo mniejsze. Justyna, czy mnie słyszysz? Zobaczymy, czy pokaże nam się Justyna. Justyna? Justyna? Też Państwo nie widzicie Justyny, ja też nie widzę, tak się spodziewałem, że może być, ja zapytam tu jeszcze, ale jak nie ma Justyny, to mamy plan awaryjny, musimy mieć, zresztą tych planów awaryjnych Państwo też obecnie w tym zdaniu. Jesteś Justyna, właśnie, chciałem Cię zapytać, jak Ty oceniasz
patrząc i rozmawiając ze swoimi nauczycielami i samemu prowadząc edukację zdalną, czy widzisz to, o czym przed chwilą powiedziałem, że pojawiają się różnego rodzaju problemy związane z tą sytuacją emocjonalną dzieci i ich rodzin, czy na przykład te problemy, które występowały wcześniej, teraz ze względu na tą izolację się kumulują, albo czy problemy, które miały rodziny, teraz są większe, często przez to właśnie, że te rodziny no, są razem ciągle na ograniczonej przestrzeni i tak dalej, bardzo często. Jak to widzisz właśnie, jakie masz głosy, jakie masz obserwacje dotyczące tego, jak się czują obecnie uczniowie i ich rodziny? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Ja uczę w szkole podstawowej, jestem tam wicedyrektorką również i będę mówiła o takiej zwykłej szkole, o szkole, która nie była jakaś bardzo mocno medialna, tak? Więc zaraz odpowiem na to, co mówił Jacek, ale też chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że będę pokazywała takie nasze próby, takie też zmaganie się z tą sytuacją, radzenie sobie, ale to nie będą żadne fajerwerki. My nie wymyśliliśmy tutaj nic jakiegoś bardzo szczególnego. Odnosząc się do Jacka pytania, no tak, widać te różne emocje. Emocje widać po stronie głównie i rodziców, i nauczycieli, i chyba mniejsze uczniów, choć u uczniów takie sygnały, które do mnie dochodzą, to są takie emocje związane z izolacją. Kiedy nauczyciele prowadzą jakieś spotkania na różnych komunikatorach, kiedy widzą się z tymi dziećmi, to dzieci mają taką potrzebę bycia razem. Dla nich jest trudne to, że muszą być w tej izolacji i wręcz jest coś takiego, że chcą przekrzykiwać na tych lekcjach online jeden drugiego, chcą po prostu ze sobą być. Bardzo dużo też takich wysyłają nauczycielom, nawet trudno powiedzieć, że to są zadania, ponieważ my staramy się o tej filozofii też gdzieś w naszej szkole, będę mówiła, raczej nie zadawać dużo i zawsze dajemy coś, co jest niewielkie, obowiązkowe, ale mimo tego te dzieci nawet mają taką potrzebę, żeby podzielić się tym, jak im jest w tych domach, powiedzieć, co u nich słychać. To są takie rzeczy, wiecie Państwo, związane po prostu z byciem, tak? Z taką egzystencją w izolacji. Także to widać wśród dzieci. Natomiast sytuacja dla nas wszystkich była nowa. O tyle nas zaskoczyła, że my nie mieliśmy się czasu, i Państwo pewnie też, do tego w ogóle przygotować dzieci na to, że to będzie trwało tak długo, przygotować rodziców. Czy my mamy, Jacek, pytałeś, takie sygnały od rodzin, którym zwykle było trudno? Myśmy to tak zorganizowali, że do tych rodzin, które znamy, że może być trudniej, prosiliśmy o taki kontakt psychologa i pedagoga szkolnego. To są takie osoby, które najczęściej z jakimiś trudnościami ewentualnymi w rodzinach pracowały. Nie mamy takich sygnałów, żeby działo się coś nagle, nie wiem, gorzej niż do tej pory. Nawet powiedziałabym, że mamy takie sygnały, jeśli chodzi o na przykład takie dopilnowywanie, to że wręcz teraz rodzice, chcąc być bardzo obowiązkowi, chcąc pomóc też tym nauczycielom, chcąc zareagować na tą sytuację, to są takie telefony dopytujące, czy oni dobrze rozumieją, czy rzeczywiście czegoś z tego poczucia takiego obowiązku, kolokwialnie mówiąc, nie zawalają. Więc są takie rzeczy. I to jest też takie odczucia, które ja widzę, takiej trochę niepewności, takiego w tych emocjach, takiej obawy i takiej chęci po prostu bycia w porządku w tej sytuacji. I po stronie nauczycieli, i po stronie rodziców. Ja mam takie wrażenie, że po prostu wszyscy się bardzo mocno starają. Oczywiście, że gdzieś ktoś jakieś frustracje może mieć. My przyjęliśmy taką strategię, żeby słuchać tych rodziców. Jeśli mogę, to kontynuuję ten wątek. Zwróćcie Państwo uwagę, chcę Państwu pokazać teraz coś bardzo istotnego, co jest z mojego punktu widzenia. Czy wszyscy wyłączyli mikrofony? Właśnie. Chcę Państwu pokazać bardzo fajne hasło,
które jestem przekonany, że jak sobie wbijemy w głowę, to będziemy robić mądrzej tą edukację zdalną i zaraz wytłumaczę, dlaczego to jest piękne hasło. A hasło brzmi Maslow przed Bloomem. Zobaczcie, Maslow, hierarchia potrzeb Maslowa, tych podstawowych, tak, związanych z bezpieczeństwem, fizjologią i tak dalej, dopiero później tych wyższych, a dopiero później Bloom, czyli dydaktyka, cele i metody nauczania. Co mam na myśli? No właśnie, to się, ktoś może powiedzieć, no my teraz robimy zdalne, nawet niektórzy mówią nauczanie, nie? Czyli tak jakby wycinamy z edukacji nauczanie, bo chcemy dobrze nauczać. No pewnie, robimy, nie? Natomiast, kiedy nie zadbamy o te rzeczy, które są ludziom teraz najbardziej potrzebne, czyli o kontakt, o jakieś poczucie tego, że jest jakieś poczucie ciągłości, że mamy dalej więź między sobą, to guzik będzie z tego nauczania. Powiedzieć coś Państwu, mój przyjaciel profesor Plichta, zresztą ja mam podobne odczucia, ale on bardziej to odczuł, mówi, że się zdziwił, jak bardzo studentom jest potrzebne, którzy są już bardzo daleko przecież od wykładowcy w porównaniu z uczniami w szkole podstawowej czy szkole średniej, jak bardzo studentom są potrzebne spotkania z nim na żywo, jak mu piszą, że dziękują za to spotkanie, że to było dla nich ważne, że się spotkał z nimi na wideo i tak dalej, że byli głodni tego spotkania, tak? Gdzie się wydaje, że ci studenci mogliby to potraktować instrumentalnie i z daleka, tak? Zobaczcie Państwo, dzieci nawet, które wcześniej tego nie doceniały, no bo to tak jakby było oczywiste, że gdzieś tam mają te relacje z nami czy z innymi uczniami, to kiedy to nagle znika, no to można by powiedzieć, że się trochę wali świat, to trzeba uwzględnić. Maslow przed Bloomem oznacza coś takiego, że ja planując właśnie nie nauczanie zdalne, nawet bym zrezygnował trochę z tego tekstu, bo teraz jesteśmy, zobaczcie, wszyscy bombardowani tymi, jak zastosować tą aplikację, albo czy tak nagrać filmik, czy tak, to jest wszystko ważne. I oczywiście jak to zrobimy ładnie, dobrze, atrakcyjnie, zgodnie z porządną dydaktyką, no, dostosujemy do grupy, to ja w ogóle nic nie mówię. To jest oczywiście bardzo ważne, nie? Natomiast kiedy gdzieś zgubimy, czy nie wiem, potraktujemy po macoszemu, nie wiem, nie będziemy mieli namysłu, jak robić te pozostałe rzeczy, ja je zaraz kawę na ławę położę, czyli te związane z tym Maslowem, czyli związane z tym, że mam poczucie na przykład, wprost mówiąc, czy ja mam dalej poczucie, jak jestem uczniem, że ja dalej jestem członkiem tej klasy, uczniem z tej klasy, że ja z innymi współpracuję? Bo zobaczcie Państwo, można prowadzić edukację zdalną tak, że teraz jestem tylko ja i nauczyciel, a ci inni uczniowie to gdzieś tam są w tle, nie istnieją. Tak się da, oczywiście, kiedy będę z każdym pracował indywidualnie albo że uczniowie będą tylko odbiorcami. Jak nie pomyślę o tym? Wiecie, jak brzmi pytanie? Ja zaraz trochę na nie odpowiem w praktyce. Czy ja mogę coś zrobić obecnie, że uczniowie, którzy są fizycznie oddaleni, będą mieli poczucie, że są jakąś wspólnotą dalej? Że jest kontynuacja jakiejś wspólnoty, która była wcześniej, nie? Różnie było z tymi wspólnotami, tak? Jedna klasa była bardziej wspólnotą, druga mniej, czy zespół klasowy, ale pytanie brzmi tak, czy można być dalej wspólnotą, mimo że każdy siedzi w swoim domu? Czy w jakiejś części można być? Pytanie brzmi, czy mamy narzędzia, które dalej mogą tą klasę uczynić wspólnotą? Albo druga rzecz, relacje nauczyciel-uczeń. Teraz one są tak zwane zapośredniczone, nie? To powstaje pytanie, co ja mogę zrobić jako nauczyciel, żeby dalej uczeń czuł, że się lubimy, albo że ja go doceniam, albo że ja go widzę jako indywidualną jednostkę, nie? A nie tylko jako tarczę, do której strzelam informacjami czy zadaniami i tak dalej. To są bardzo ważne pytania, bo to są te pytania z obszaru Maslowa, nie? Czyli to są te pytania z obszaru tych podstawowych potrzeb. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie Państwo, dopóki nie załatwimy tych kwestii, czy one nie będą w jakiś sposób zaopiekowane, to ja jestem przekonany, że nic nie będzie z edukacji, że stan psychiczny uczniów i taki dobrostan, poczucie jakby takiej przynależności społecznej, jak tego nie będzie, to nawet najlepsza dydaktyka nic nie wskóra. Czyli ja jestem przekonany, że my budując ten fundament obecnej edukacji, najpierw musimy zbudować te rzeczy związane z tymi podstawowymi potrzebami, czy równocześnie budować jedno i drugie. Czyli krótko mówiąc, ktoś, kto nawet będzie świetnym dydaktykiem online i na to postawi całkowicie, czyli powie na 100% wszystkiego, co robię, to się zajmuje dobrą dydaktyką, a te inne rzeczy to są takie Michały, no nie? Nie będę się tym tam zajmował, nie ma to znaczenia, to z mojej wiedzy o edukacji się przejedzie. Zresztą kiedyś by się też przejechał i się przejeżdżał, jak była edukacja twarzą w twarz, ale teraz bardziej
bardziej się przejedzie jeszcze konkretnie przez specyfikę sytuacji, przez te emocje, przez to poczucie zagrożenia. A powiem coś Państwu więcej. Jeżeli sytuacja będzie szła w tą stronę, w którą idzie, czyli spełni się pesymistyczny scenariusz, to wszystko to, co mówię, będzie dalej prawdą, tylko bardziej. Ja bym był na to czujny, bo nawet problemy, które się jeszcze przed chwilą nie pojawiały, o czym mówiła Justyna, której uważnie słuchałem, to się będą pojawiać, bo naturalne jest w kryzysie, jak Państwo zerkniecie do takich podręczników na temat kryzysu, że najpierw jest mobilizacja, ale potem jak z tej mobilizacji nic nie wychodzi, sytuacja się nie zmienia, no to już u wielu osób te mechanizmy mobilizacyjne zaczynają padać i wtedy pojawiają się już trochę gorsze emocje niż emocje, które na początku nas w jakiś sposób, nie wiem, przygotowują do tego, żebyśmy wojowali z sytuacją, czy sobie gdzieś tam z nią radzili. No dobra, czyli masło przed Blumem. Zacznę pierwszy temat, do którego już za chwilę włączę też Justynę. Najpierw powiem, ja co o tym myślę i widzę, a zaraz potem Justyna powie, bo oni robią już parę rzeczy w tym obszarze. Czyli tak, to, co Państwu pokazuję, to jest okładka książki, która za chwilę będzie dostępna bezpłatnie. Nigdy tak szybko nie złożyłem książki. 12 autorów ją napisało. Edukacja w czasach pandemii wirusa z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Widzicie Państwo górę lodową? Taka klasyczna, nie? Góra lodowa. Na górze to jest to, co wszyscy widzą, że używamy narzędzi edukacji zdalnej. Zobaczcie Państwo, co jest na dole. Będziecie mieli tą prezentację. Jest oczywiście mądra dydaktyka, ale obok są takie rzeczy jak relacje rówieśnicze, jak kompetencje cyfrowe uczniów, które musimy uwzględnić i nierówności cyfrowe, jak współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów, jak zaangażowanie uczniów, jak współpraca nauczycieli, o którym powie, Sylwia powie o tej współpracy z rodzinami natomiast i potrzebach rodzin, natomiast Justyna powie o tej sprawie współpracy nauczycieli, jak działają nauczyciele, ale też dobrostan nauczyciela. My też musimy zadbać o siebie. Wszyscy wiedzą, że z pustego i Salomon nie naleje. Guzik nalejemy, jak samych nas to przeciąży i sami się będziemy czuli emocjonalnie słabo w tej sytuacji. No to dobra, przechodzimy do konkretów. To teraz będziemy budować już konkretne obszary w tym zakresie, więc ja Państwu powiem o kluczowym pierwszym. Relacja nauczyciel-uczeń. Zobaczcie Państwo, dużo się o tym mówi, no czasami jako takie hasło na sztandarze, ja o tym mówię bardzo praktycznie. Ona oczywiście się zmienia wraz z wiekiem uczniów, czym innym jest nauczyciel król w nauczaniu w 1-3, tak, we wczesnoszkolnej czy w zintegrowanym, tak, jakkolwiek go nie nazwiemy, wszyscy wiemy, o czym mówimy, czym innym jest później, ale zawsze pełnimy rolę, tak, ci wszyscy uczniowie, co to się uczą dla nauczyciela, tak, albo interesują się, bo ten nauczyciel ich właśnie zainteresował. Właściwie powiem Państwu, że jak czytam biografię, a uwielbiam i autobiografię, to nie znajdziecie kogoś, kto cokolwiek osiągnął w życiu, kto w swojej biografii czy autobiografii nie wspomina z imienia i nazwiska jakiegoś nauczyciela. No dobrze, bez względu na to, czy wcześniej mieliśmy te relacje super, średnie czy słabe, to ja chcę Państwu powiedzieć, nic się nie zmieniło, relacja jest dalej ważna. Czyli jakby krótko mówiąc, nic się nie unieważniło wraz z zamknięciem szkół. Jak chcę mieć wpływ na tych uczniów, chcę sensownie z nimi pracować, ja dalej muszę tą relację utrzymywać. I teraz jak ja się zastanowiłem, jak się to robi, jak ja bym to robił, jak można to robić, to przyszło mi do głowy kilka rzeczy już bardzo konkretnych. One nie są takie małe, jak się wydają. Chcę Państwu powiedzieć, co opisujemy w tej książce, która za chwilę będzie dla Państwa dostępna do ściągnięcia dużo dokładniej, ale posłuchajcie kilku moich pomysłów i zaraz po tych kilku moich pomysłach przerzucimy się na Justynę, która powie, jakie rzeczy oni wdrażają, bo nikt z nas nie jest najmądrzejszy w tej sytuacji, każdy szuka. To ja powiem Państwu, o czym ja pomyślałem, co buduje relacje w tej chwili nauczyciela. Przede wszystkim zobaczcie Państwo pierwszą rzecz, którą chcę powiedzieć. Jestem przekonany, że uczniowie potrzebują bezpieczeństwa i ciągłości, więc jeżeli jako nauczyciele na przykład pokażemy im zdjęcie z jakiejś wycieczki klasowej z dobrych czasów, nie, jak byliśmy razem i przypomnijmy coś, opowiemy o tym, co było, poprosimy ich o refleksję albo zapytamy ich, co pamiętają, to jest mały, ale bardzo ważny ruch, gdzie ci uczniowie albo z jakiejś dyskoteki klasowej, albo z jakiejś nocki w szkole pokażemy zdjęcia, albo przypomnimy jakiś żarcik czy coś, co się wydarzyło. Czyli krótko mówiąc, rzucimy taki most, prowadząc lekcję, do tego, co robiliśmy razem wcześniej, kiedy byliśmy razem fizycznie i wzbudzimy i pozytywne emocje z tym związane,
i poprosimy uczniów, żeby opowiedzieli o swoich emocjach z tym związanych i trochę jakby stworzymy nadzieję na to przecież, że te czasy powrócą. Czyli ja jestem przekonany, że to niesamowicie buduje relacje, że się odnosimy do rzeczy wcześniej. To na poziomie całej klasy, tak, czy całego zespołu klasowego, gdzie możemy się odnieść do tego, co było, ale jestem przekonany, że w indywidualnych kontaktach z uczniem przypomnienie czegoś, co robił wcześniej, jak działał w szkole, jak działał społecznie, jak działał artystycznie, nie wiem, w jakimś komentarzu do zadania, które zrobił, tak? Jakby, że jakby nawiążemy do naszych doświadczeń wcześniejszych już z tym indywidualnym uczniem, jest niezmiernie ważne. No wszyscy wiemy o indywidualizacji, o tym, że jest bardzo ważną rzeczą, że jak dajemy uczniowi informację zwrotną, to ona jest spersonalizowana. Banał, nie? To ja jestem przekonany, że teraz to jest 100 razy bardziej ważne. Że nasza informacja zwrotna jest jakaś konkretna, odnosi się bezpośrednio do tego ucznia, do jakiejś jego cechy, do jakiejś drobnej rzeczy, którą robi świetnie, do jakiejś rzeczy zaskakującej, oryginalnej i tak dalej. Czemu? Bo taki znak pokazuje, że się czujemy, że jesteśmy ludźmi ze sobą, a nie zadawaczami zadań z wykonawcą zadań. Więc jestem przekonany o tym, że to jest ważne. Jestem przekonany o tym, że i tak pokazujemy kawałek domu naszym uczniom, ktoś tam wchodzi z tyłu, coś się dzieje. Jestem przekonany, że jak czasami pokażemy coś innego niż, jak ja nikogo do tego nie zmuszam, nie? Ale ja jestem przekonany, że jak uczniowie zobaczą naszego psa, zobaczą nasze zdjęcie, jak gotujemy, jak pieczemy ciasto, albo pokażemy im jakąś potrawę, którą zrobiliśmy, czy coś, to jest taki fajny ludzki ruch, który od razu czyni ciepło, to nie? Więc ja jestem przekonany, że taka drobna rzecz, że my to mówimy, tak? Zrobiłem taki deser, zobaczcie, jaki smakowity, albo wykonałem to, albo wykonałem tamto, albo na przykład zobaczcie, jaki porządek zrobiłem na półkach z książkami. No ja nie zrobiłem, nie? Ale gdybym zrobił, to bym Państwu pokazał. To ja jestem przekonany, że takie drobne rzeczy budują relacje, a to już są konkretne sprawy. Zobaczcie, z tych drobnych ziarenek zbiera się 100-kilogramowy worek, że gdzieś to jest bardzo obecne. I w drugą stronę, jak zadam zadanie, tylko zwróćcie Państwo uwagę na te nierówności, żeby każdy mógł coś pokazać. Narysujcie coś i pokażcie rysunek wszystkim, no nie? Albo mi pokażcie rysunek, tak? To każdy może w miarę zrobić uczeń. Czyli coś, co uczniowie mogą zrobić. Pokażcie swoją roślinkę i zwierzę. No nie każdy ma zwierzę, czyli zawsze myślmy, żebyśmy dali takie zadanie, czy takie parę wariantów, żeby nie było ucznia, który mówi, no nie mogę tego wykonać, czyli nie mogę pokazać kawałka swojego życia, nie? No choćby zwierzę, nie każdy ma zwierzę, to powiem, pokażcie swoje zwierzę, a połowa będzie im przykro, nie? Szczególnie tym młodszym dzieciom, więc ja bym o to zadbał, to w drugą stronę, nie? Co mogę pokazać? Pytajmy te dzieci o emocje, mówmy o swoich emocjach, ale mówmy pozytywnie. Trochę mówmy o tym, jak my sobie radzimy z sytuacją. Zobaczcie, mogę powiedzieć, kiedyś nie ćwiczyłem, a ćwiczę rano, a robię to, a robię tamto. Czyli trochę też działajmy na nich. Wiecie Państwo, co mam na myśli? Pokazujmy tym uczniom, że życie toczy się dalej u nas. To jest bardzo odstresowujące i to jest gdzieś bardzo ważne i to jest gdzieś tam bardzo, bardzo istotne. Chcę Państwu zwrócić uwagę, że straszny błąd popełniają ci nauczyciele, którzy nie korzystają z tego bogactwa komunikacji wideo, a są takie osoby, ponieważ uczniowie potrzebują naszego widoku i my potrzebujemy widoku uczniów. O, możemy się w coś przebrać, możemy dla żartu, możemy uczniom powiedzieć, żeby się w coś przebrali. Ja chcę Państwu powiedzieć, że takie drobne rzeczy się strasznie liczą, a wiele osób tego nie zauważa. Nie wiem, Justyno, wyłączam się, czy Ty się ze mną zgodzisz i czy powiesz, jak Wy to robicie, jak Wy dbacie u siebie, czy Twoi nauczyciele, czy masz jakieś przykłady swoje, czy swoich nauczycieli, jak oni zwracają uwagę na te relacje nauczyciel-uczeń. Słyszysz mnie, widzisz mnie? Poczekajmy. O, Justyna się pokazała. No tak, proszę Państwa, rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby o te relacje zadbać. Natomiast ja powiem też o takim mierzeniu się chyba trochę z takimi trudnościami emocjonalnymi i z tym, że mamy po tych dwóch stronach ekranów, w tej chwili różnych ekranów, ekranów dzieci, ekranów nauczycieli, ekranów dyrekcji, mamy różne osoby, osoby z różną otwartością, tak? I to jest na przykład dla mnie, jako dla osoby, która jakoś współzarządza,
przy całym zgadzaniu się z tym, o czym mówi Jacek, przy tym, że też chcemy dbać o te relacje i chcemy zaopiekować się zarówno uczniami, przede wszystkim uczniami, ale też ich rodzicami i też nauczycielami, to trudne jest to bardzo, bo nie każdy jest taki otwarty, nie każdy jest w stanie przełamać się w sytuacji, kiedy było się właśnie zwykłą szkołą, żeby prowadzić te wideokonferencje. Ja na przykład mam bardzo duży szacunek do nauczycieli, którzy próbują w taki sposób te relacje z uczniami mieć, w jaki potrafią. I też namawiałabym do tego, żeby nie robić nic na siłę. To znaczy, jeżeli myśmy to troszeczkę uwolniły, to znaczy spróbowałyśmy czegoś takiego, że jeżeli na razie jakaś część nauczycieli dobrze czuje się z tym, że ona zatelefonuje, poprosi do telefonu te dzieci, to okej. Coraz więcej widzę nauczycieli przełamuje się i korzystając z różnych narzędzi i różnych platform zaczyna z dziećmi rozmawiać, zaczynają widzieć się na wizji. Natomiast trudne jest to i myślę, że nie da się zrobić czegoś takiego, żeby kogoś do tego przymusić. Bo po prostu każdy jest inny i też każdy tę trudną sytuację w swoim domu po prostu inaczej przeżywa. My jesteśmy taką szkołą, która myślę jest taką jedną z typowych polskich szkół. Oczywiście mieliśmy rzutniki, w każdej klasie komputer, internet, wulkan, takie podstawowe narzędzia, są tablice multimedialne w szkole, ale nie mieliśmy klas laptopowych. Tak? Nie prowadziliśmy do tej pory, wiecie Państwo, lekcji online zdalnych i też rozumiem tych nauczycieli trochę, którzy obawiają się, nawet tutaj w czacie widzę, bycia memami, tak? W tym internecie, więc nie chcemy tym nauczycielom też narzucać i chcemy też o nich zadbać, żeby oni poczuli, że powoli, stopniowo, w sytuacji, w którą zostali troszeczkę wrzuceni, mogą się spokojnie tych narzędzi uczyć. Natomiast to, na co chcemy zwrócić bardzo dużą uwagę, to to, żeby te relacje w ogóle były, żeby one zachodziły, żeby nie było takiej sytuacji, że wychowawca w ogóle nie ma kontaktu ze swoją klasą, tak? Że pedagog, psycholog nie wie, co dzieje się w tych rodzinach, że tak powiem, z którymi do tej pory rozmawiał częściej. Więc też myślę sobie, że z mojej perspektywy i z perspektywy takiej, którą nasza pani dyrektor nam też tutaj promuje, to jest to, żebyśmy siebie nawzajem słuchali i żebyśmy sprawdzali te rozwiązania, które na tę chwilę jesteśmy w stanie w danym domu, w danej szkole, w danym domu, czy to nauczyciela, czy ucznia wdrożyć, ale też żebyśmy się im przyglądali i po prostu pytali, czy one się sprawdzają i pytali różnych członków tej szkolnej społeczności. Wydaje mi się, że jeżeli robimy taki wideoczat z uczniami, jakimś narzędziem, to warto ich po prostu zapytać, czy im się to podoba. Jeżeli proponujemy nauczycielom jakieś narzędzie, to warto dać im jakąś pomoc w tym, żeby wesprzeć ich w zainstalowaniu tego narzędzia, żeby wesprzeć ich w poradzeniu sobie z tą technologią, bo po prostu niektórzy z nas tych technologii, takich jakie teraz są rekomendowane, czy takich jakie teraz chcielibyśmy mieć, po prostu nie korzystała do tej pory i to należy uszanować i zrozumieć. Tak? Takie jest moje podejście. Warto też po prostu słuchać rodziców. Proszę Państwa, spotykamy się z takimi sytuacjami, myślę, że też to macie na co dzień, że będą rodzice, którzy powiedzą, ja nie jestem w stanie po prostu być na tym online z dzieckiem na przykład małym, mniej niż 13-letnim, tak? Gdzie ono musi do tego logowania zostać dopuszczone, musi tam mieć kontrolę rodzicielską, różne są tutaj sytuacje. I wtedy na przykład, kiedy nauczyciel robi tego online, to dziecko byłoby gdzieś wykluczone, bo rodzica nie ma, a rodzic nie chciałby, żeby ono samo gdzieś tam wchodziło. Różne są sytuacje, więc wydaje mi się, że warto po prostu słuchać klas, dogadywać się ze swoimi klasami i dogadywać się z tymi rodzicami i mieć po prostu kontakt, zwłaszcza w sytuacji młodszych dzieci, jak oni to widzą. Ze starszymi uczniami, klasy siódme, klasy ósme, w ogóle nie ma kłopotu, tak? Oni sami są w stanie te technologie opanować i też oni, mam takie wrażenie,
wchodzą w to bez jakiejś kontroli i pomocy rodzicielskiej. I tutaj to, o czym chyba wszyscy mówimy, że warto zwrócić uwagę na to, żeby to były, żeby ten system w szkole był tak pomyślany, że nie wykluczy po prostu jakichś dzieci. Zdarzają się sytuacje, że są te lekcje online i jeżeli dziecko nie wejdzie, warto wtedy zainteresować się, czemu go nie było, czy ma jakiś problem, czy może mu pomóc, może to była tylko technologiczna sprawa, tak? A może po prostu on nie jest w stanie brać udziału w tej lekcji online. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby żadne dziecko się w takiej sytuacji nie poczuło wykluczone i żeby po prostu wiedzieć, czym to jest powodowane. To jest jedna rzecz. Z jakich my korzystamy takich narzędzi? My korzystamy z najprostszych, właśnie z telefonu. Część osób łączy się po prostu zwykłym Skype'em z uczniami. Część wykorzystuje messengery, zresztą te grupy takie w starszych klasach messengerowe do kontaktu my mieliśmy też wcześniej, do kontaktów takich z nauczycielami, czasem tylko technicznych. Wykorzystujemy WhatsAppa, Hangouta. I są nauczyciele, którzy prowadzą na przykład takie online na Zoomie, tak? Natomiast nie narzuciłyśmy tutaj jednej platformy czy jednego takiego narzędzia w szkole, ponieważ zarówno uczniowie, jak i też nauczyciele po prostu mają różne, nie tylko umiejętności, ale też różne możliwości techniczne po prostu. Pracują na swoim sprzęcie, często dzielą ten komputer, współdzielą go z innymi domownikami i tak jest po różnych stronach, zarówno rodzice to zgłaszają, jak i zgłaszają to nauczyciele. My w tym okresie takim, który był okresem do 25, czyli wtedy, kiedy nie mieliśmy tak de facto zdalnego nauczania, tylko mieliśmy zawieszenie szkoły, w ogóle nie dawaliśmy żadnych takich zadań, które były obowiązkowe. Nie taka była nasza intencja. Tutaj dawaliśmy tylko możliwości, coś, z czego uczeń mógł, a nie musiał skorzystać. No, rozporządzenie wprowadziło nam taką, a nie inną sytuację i staramy się wyjść naprzeciw tym takim problemom i dylematom związanym, że ktoś tu pisze ma jeden komputer i dzieli na 4 osoby ten komputer do pracy i nauki swoich dzieci, że ten cykl tygodniowy, o którym jest też mowa w rozporządzeniu, potraktowaliśmy jako cykl na tydzień, czyli w poniedziałek do godziny 8 rano ukazuje się cały tydzień, czyli wszystko, co będzie się działo w danym tygodniu, aż do piątku. Staramy się tam zrobić podział na jakieś partycje, podział na jakieś zagadnienia, w zależności od klasy, przedmiotu, czy podział na dni, tak jak jest w nauczaniu 1-3. Ale po to chcemy, żeby to się ukazywało w poniedziałek, żeby rodzice i dzieci mogli zobaczyć, ile w danym tygodniu tego jest. Nam też ułatwia to zobaczenie, czy nie ma tego za dużo, czy ktoś po prostu zwyczajnie nie przesadził, bo staramy się, żeby raczej iść w sytuację mniej znaczy więcej. I mamy taki feedback już od rodziców, że tak, że to jest fajne, że mogą sobie zobaczyć w poniedziałek, jak będzie wyglądał cały tydzień i dopasować do tych zadań, czy do tych aktywności, które proponujemy po prostu. No, swój domowy czas i swoje domowe zasoby. Mieliśmy też tak, że do tego 25 mieliśmy taką bazę wiedzy w zakładce na stronie internetowej szkoły. Potem przerzuciliśmy się na Google'a, na narzędzia pracy w chmurze i tam to zamieszczamy, tak żeby jakby no troszeczkę uporządkować sobie to w takim systemie klasowym, czyli każda klasa ma link dostępu do swojej klasy, tam jest to podzielone na tygodnie i po prostu tam nauczyciele zamieszczają, że tak powiem, rozkład jazdy. I jest to wtedy, wydaje nam się, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać, wydaje się, że to jest w jednym miejscu z podziałem na przedmioty i że rodzic i dziecko ma do tego łatwiejszy po prostu dostęp. Natomiast też mamy takie myślenie, że nie przywiązujemy się do tego, że to musi być na stałe. Z jednej strony nie chcemy wprowadzać
bardzo szybkich, bardzo wielu zmian, bo w tej chwili żyjemy w tak permanentnej zmianie w edukacji, że też ludzie zasypywani są różnymi wiadomościami, mailami i muszą się w tym wszyscy odnaleźć, i nauczyciele, i rodzice, i uczniowie. Ale z drugiej strony uważamy, że jeżeli coś się nie sprawdzi, i właśnie tu jest to słuchanie wszystkich siebie nawzajem, no to po prostu to zmienimy. Tak jak zmieniliśmy zakładkę na stronie Baza Szkoły, też ze względów różnych praw autorskich, i włożyliśmy to na tą chmurę, tak po prostu jeśli trzeba będzie, no to wtedy zmienimy coś jeszcze. Zobaczymy, jak to się po prostu będzie sprawdzało. Nie wiem, czy coś jeszcze, patrzę po czacie. Jaka duża jest ta szkoła? My mamy szkołę, w której jest niecałe 400 dzieci. Widziałam coś takiego na poniedziałek, działamy według planu lekcji. Trudno mi się teraz odczytuje, bardzo dużo na tym czacie jest tych wiadomości. Może po prostu jak będziemy mieć na koniec czas, to gdzieś się do tego będziemy odnosić, albo w materiale po webinarze. Zastanawiam się, co jeszcze takiego, z czym mogłabym się z Państwem podzielić. Pomyślałam sobie też, że warto powiedzieć o takich zajęciach, które są zajęciami na przykład z rewalidacji, tak? Prowadziliśmy rewalidację, jak to robić teraz zdalnie. Nie mam na to jasnej i takiej odpowiedzi, że wiedziałabym, że to jest OK, że tak jak robimy, to jest OK. Też tego próbujemy i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Podobnie jest na przykład z rewalidacją. Tutaj wprowadziłyśmy coś takiego, że każdy z nauczycieli, który miał pod opieką dziecko, które pomagał, albo dziecko, które miał w rewalidacji, skontaktował się z rodzicem albo z samym dzieckiem, w zależności od wieku tego dziecka, i indywidualnie uzgodnił, ile tej pomocy potrzeba, w jakim zakresie, jak często na przykład w tygodniu warto, żeby skontaktować się z tym dzieckiem, tak? Bo też niektórzy rodzice mogą mieć przesyt tych kontaktów i tych telefonów od nas. Także tu jest takie wyczucie, cały czas to, co ja mówię, wpisanie, jakby na bieżąco kontaktowania się z całą społecznością szkolną. Czy wpisujemy tematy do e-dzienników? Tak, wpisujemy tematy zgodnie z, nie zmieniałyśmy planu lekcji, zgodnie z takim planem, jaki nauczyciele mają, takie wpisują tematy. Natomiast to nie jest tak, że jeśli język polski odbywa się, nie wiem, o godzinie 8 rano, to oznacza, że w czasie rzeczywistym po jednej stronie ekranu o 8 rano jest ta nauczycielka, strzelam, z polskiego, a po drugiej stronie ekranu wszystkie dzieci tej klasy siedzą. Nie, nie, no po to jest ten tygodniowy rozkład, żeby sobie to dopasować. Natomiast nauczyciel, który w moim poczuciu ma w tej chwili tak dużo pracy i tak mocno się musi przestawić, bardzo dużo też jest takich spotkań w małych podgrupach, tak, gdzie w zespołach zadaniowych, w zespołach przedmiotowych, w zespołach na jednym poziomie ludzie się porozumiewają, szukają nowych rozwiązań, to naprawdę zajmuje, Państwo wiecie, bardzo dużo naszego czasu i takiego wkładu. Ja też mam takie wrażenie, że my chłoniemy teraz, jesteśmy na tej górce, o której Jacek mówił, my w tej chwili jesteśmy tacy chłonni tych nowych rozwiązań. Też tutaj trzeba uważać, żebyśmy nie zrobili takiego festiwalu narzędzi internetowych tym dzieciom, tak, żebyśmy też myśleli o tym, jak zadawać zadania, które wykorzystują te zasoby internetowe, wykorzystują te narzędzia, bo inaczej się nie da, ale też takie, żeby to były takie zadania, w których te dzieci coś po prostu robią. Żeby zadanie, które im dajemy, nie wymagało kolejnego otworzenia komputera i wykonywania tego zadania w aplikacji komputerowej. Czasem takie muszą być, ale żebyśmy tym nie zdominowali, żeby dziecko mogło zrobić coś po prostu, nie będąc przy tym niebieskim ekranie, żebyśmy nie przesadzili w tę stronę, bo tego jest teraz bardzo dużo i tak. Więc wracając do tych tematów w Wulkanie, tak, nauczyciele wpisują temat. My mamy taki system, że wpisujemy temat i wpisujemy też formę
w jakiej nauczyciel pracował. Na przykład jeżeli to było przygotowanie materiałów, to nauczyciel wpisuje jakiś temat i wpisuje przygotowanie materiałów dla uczniów, albo wpisuje inny temat i wpisuje, że odbyła się lekcja online, albo wpisuje temat i wpisuje, że nie wiem, prowadził indywidualne konsultacje, bo tutaj też chcemy o to zadbać, że jeżeli jest taka potrzeba, to nauczyciele spotykają się po uzgodnieniu z dziećmi, z rodzicami w mniejszych grupach. Nie wszyscy mają potrzeby, żeby w takiej dużej grupie, na przykład niewychowawczej, a w grupie na przykład konsultacji z matematyki czy języka polskiego jest ktoś, co potrzebuje więcej, ktoś, kto potrzebuje mniej. No tak, to ja chyba na razie tyle. Chyba, że jeszcze tutaj się jeszcze widzę, pojawiają pytania o sprzęt. No tak, no pracujemy na prywatnym sprzęcie, pracujemy na prywatnych telefonach. Może jeszcze, nie wiem, czy u Państwa takie, czy Państwo macie ten sam problem, że to są prywatne telefony komórkowe. Część osób nie ma problemu z tym, żeby je udostępnić. Inne osoby mają różne doświadczenia. Ja chcę się podzielić taką prostą rzeczą. Jeżeli chcemy mieć kontakt, a myślę, że to jest naprawdę ważne, żeby chociaż ten telefoniczny kontakt był, a nie chcecie Państwo, żeby ten numer był widoczny, to na czas tej rozmowy, jeśli już nie ma innego wyjścia, można po prostu zastrzec sobie wyświetlanie tego numeru i połączyć się z tą osobą. Także da się troszeczkę obejść te obawy i takie wewnętrzne, czasem jeszcze nasze bariery. To tak, tutaj ktoś pisze, że zakupił sobie nową kartę, tak, też tak można zrobić. My tak zrobiliśmy dla pani pedagog i pani psycholog, że one mają właśnie karty doładowane, one mają przez szkołę i jako służbowe numery. No natomiast nauczyciele dużo tutaj też swojej energii, swojego, że tak powiem, dobrego serca i swojego sprzętu poświęcają, to doceniamy to oczywiście. Prywatna poczta, nie mamy prywatnej, mamy założone służbowe maile. Każdy z nas ma założonego służbowego maila i maile służbowe są udostępnione dla wszystkich rodziców na stronie internetowej szkoły, no i w tym dysku w chmurze również. Jest pytanie też o świetlice. Jeśli chodzi o świetlice, w świetlicy mamy taki system, że ja akurat też w świetlicy trochę pracowałam w tym roku. Mamy taki system, że spotykamy się całą grupą świetlicową raz w tygodniu na takiej wideokonferencji, na handoutach i rozmawiamy o tym, co u nas, trochę się też tak wspieramy, wiecie, emocjonalnie jako grupa. I każdy z nas, podzieliliśmy sobie to tematycznie, mamy temat tygodnia, tak jak mieliśmy to do tej pory w takim typowym nauczaniu i do tego tematu tygodnia uzgadniamy, kto z nas coś przygotuje i czasem jest jedna osoba przygotowuje jeden dzień, a czasem tak mamy, że przygotowujemy w dwie osoby jakiś kolejny dzień. Staramy się nie przeciążać, jest to tylko jako możliwość, nie jako żaden obowiązek. Przepraszam, bo coś mi tutaj... Tak. Ja może na teraz tyle, żeby nie zdominować dyskusji. Jacek, jak mnie słyszysz, to oddałabym Ci na chwilę głos. Patrzę też na czas, który mamy. Jacku? Okej. Ja tak sobie śledzę te wszystkie wypowiedzi na czacie. Tam sporo osób pisało, no właśnie, czym mam działać? Czyli często zadajemy sobie to pytanie, słuchajcie, czym? Przed zadaniem sobie pytania po co? Zobaczcie, to o czym ja mówiłem wcześniej, czyli to, żeby nawiązać do tego, co było wcześniej, tak zindywidualizować, wesprzeć tych uczniów, trochę zapytać o emocje. Zobaczcie, że to można zrobić różnymi narzędziami. No dobra, mogę to zrobić w wideokonferencji indywidualnej czy grupowej, ale mogę to też napisać, wysyłając uczniowi swoją opinię pisemną na temat pracy, którą napisał, wysyłając do niego krótkiego maila. Jak wiemy, co chcemy zrobić, to narzędzie już jest trochę sprawą wtórną. No oczywiście niektórymi narzędziami się uda to bardziej, drugimi mniej, natomiast chyba właśnie za szybko sobie teraz zadajemy czasami pytanie, jakim narzędziem pracować, a nie poprzedzamy tego pytaniem, co jest ważne, nie? Co my, na co zwracamy uwagę, co chcemy budować i tak dalej. Nie? Więc ja jestem przekonany, że jak gdzieś w obszarze zainteresowania mamy budowanie relacji,
to potem sobie myślimy, no mam narzędzia, jakie mam, posługuję się czym posługuję, ale myślę o tym, jak to, co mam, to czym dysponuję, może być wykorzystane do tego budowania relacji, czyli z mojego punktu widzenia narzędzie jest wtórne do celu, no nie? A czasami, a zobaczcie, że my dużo mniej gadamy o celach, a dużo więcej o tych narzędziach. Co jeszcze raz podkreślam, nie znaczy, że o narzędziach mamy nie gadać, ale to znaczy, że mamy gadać według mnie o tym równocześnie. Ja bardzo krótko, bo nie chcę tu zabierać czasu, a jeszcze z Sylwią wejdzie temat rodziców, powiem wam o relacjach uczeń-uczeń. Słuchajcie, to jest kluczowe, szczególnie u nastolatków, gdzie to odniesienie do grupy rówieśniczej i do norm grupy rówieśniczej jest szczególnie ważne. Nawet uczniowie, którzy nie są zbyt lubiani w klasie, są z nią bardzo związani, więc to jest też bardzo, bardzo istotne. No i jeszcze raz wrócę do mojego pytania. Na ile można pozostać wspólnotą i razem? Już Justyna wspomniała, że to robi na przykład na grupie świetlicowej, tak, która była grupą offline, a teraz jest grupą online, ale dalej grupą, nie? No to je, zobaczcie, są nauczyciele, którzy zwracają na to uwagę, a są tacy, którzy o tym nagle zapomnieli, nie? Czyli się zajmują nauczaniem tylko, nie? Teraz co możemy zrobić? Ja powiem o kilku znowu pomysłach, tak jak powiedziałem o kilku pomysłach w budowaniu relacji nauczyciel-uczeń. Możemy zadawać zadania zespołowe, ale uczulam, niech one będą w losowych zespołach, parach, trójkach i tak dalej. Możemy losować na wizji, to budzi zawsze emocje. Nie w klasach, w których jest bullying. Jak ktoś zna moje zajęcia, to wie, że w takich klasach to zaszkodzi. Czyli jak mamy dziecko prześladowane w klasie, to nie losujmy, bo wszyscy się będą modlić, żeby go nie wylosować. Ale możemy wziąć urnę z uczniami i prawda, teraz was wylosuje pary, pracujcie razem, połączcie się i coś tam zróbcie. To mogą być różne rzeczy, nie wiem. Napiszcie historię wspólnie, którą potem przedstawicie, tak, innym. Napiszcie razem jakąś pracę wspólnie, tak. Zróbcie razem jakieś dwie wersje eksperymentu, na przykład ty taką i się wymieńcie doświadczeniami, jak inaczej poszło. Czyli dalej możemy zadawać zadania zespołowe. Część osób z tego zrezygnowała, nie? Czyli tak jakby pracuje z pojedynczymi uczniami, a ja mówię, no nie będziemy ciągle zadawać zadań zespołowych, ale dalej możemy to robić i naprawdę nie wszyscy to robią, a ja zwracam uwagę, że to podtrzymuje wspólnotę, bo mam kontakt, bo wiecie, te dzieci niby są online, a ja zauważam, jak obserwuję, jak rozmawiam, że część dzieci się pogubiło w tych relacjach rówieśniczych teraz, że dopóki używało tej komunikacji zapośredniczonej do wzmacniania relacji, tych, wiecie, tak hybrydowo, nie? Tu się twarzą w twarz widzieliśmy, a tu dodatkowo używaliśmy tych różnych narzędzi internetowych, to wszystko hulało, a jak teraz mają polegać tylko na tych internetowych, to zauważyłem, że wiele rzeczy zdechło śmiercią naturalną, nie? I gdzieś ich tam nie ma. Zwracam uwagę, że możemy czasami stworzyć sytuację, gdzie jakiś uczeń albo wszyscy uczniowie czegoś nauczą innych. No, przykład. Pokaż innym jakieś ćwiczenie, które robisz fizyczne albo które proponujesz, żeby każdy robił w domu. Niech każdy uczeń pokaże jedno ćwiczenie. Czemu? Żeby się zobaczyli w trochę innej sytuacji. Zobaczyli się tak, jak się widzieli wcześniej twarzą w twarz. Nie tylko nauczyciela, który dla nich występuje, ale zobaczyli też siebie, nie? Albo pokaż swoją pracę i opowiedz innym, żeby inni zobaczyli, jak ty opowiadasz o swoim rysunku, co na nim jest, albo o swoim pomyśle opowiadasz, albo nie wiem, rzucimy jakąś burzę mózgów, nie? Tak jak robiliśmy to w klasie i niech każdy z uczniów się powie. No, ja bym na to stawiał po to, żeby ci uczniowie dalej widzieli, bo wiecie, na czym stoi relacja? Na komunikacji, ale takiej sieciowej, nie? Każdy z każdym, czyli stawiałbym mocno właśnie na tego typu rzeczy. To, co już wspomniałem wcześniej, stawiałbym na to, żeby uczniowie dzielili się też swoimi rozwiązaniami, jak sobie radzą teraz z różnymi rzeczami. Nie wiem, na przykład niech opowiedzą młodsi uczniowie, w czym pomagają w domu, nie? I też się trochę zainspirują tym, że można trochę pomóc rodzicom, czy coś tam zrobić. Jak już mówimy o tych relacjach, do których zaraz przejdziemy i to w tym momencie, bo czasu mamy bardzo niewiele i nie chcę go zabierać, to chcę wam powiedzieć, że ja mam taki pomysł, który mi podpowiedziała taka moja znajoma psycholog z Londynu, z ambasady greckiej, doskonała zresztą też nauczycielka dzieci ze specjalnymi potrzebami, żeby zadawać dzieciom, bo starsi ludzie są teraz w stresie, żeby jak żyją z dziadkami, albo nawet nie żyją, tylko się komunikują teraz online z dziadkami, żeby zadawać zadania takie wspierające ludzi starszych, żeby na przykład uczniowie zrobili wywiad z babcią na temat czegoś, jak kiedyś bywało, jaka była muzyka, jaka była moda, prawda, o jakieś historyczne rzeczy. Krótko mówiąc, zadawać zadania, które dają możliwość dzieciom pokontaktowania się z członkami rodziny, szczególnie tymi osobami starszymi, czyli trochę ich zmotywować do tego, ale też
też jakby no, stanie się coś dobrego poza tym, że odrobią zadanie domowe, że tak powiem, związane z tym, co się tutaj dzieje. Jak już mówimy o tych nierównościach, o których też tak Państwo pisaliście na tym czacie, jest tyle wątków, ja w ogóle poproszę o, o zapis tego czatu, bo ja sobie też te wątki chętnie poczytam powoli, nie, bo jest ich bardzo dużo i to widać, ile to niesie problemów, których nikt nie przewidział, bo mówię, jak Państwo też tak wiecie, czasami mamy oczekiwania po takim spotkaniu, że odpowiemy sobie na wszystkie pytania, nie, albo że siądzie jakaś mądrala, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania, no to niestety, nie, tak nie jest, wszyscy szukamy, obyśmy się szanowali i słuchali tego, co wszyscy wymyślamy, czy jak rozwiązujemy różne rzeczy, bo jakiś taki nie siedzi nigdzie na szczycie mistrz, który nam wszystko powie, no nie. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że jest taki cały rozdział w tej publikacji, która będzie zaraz, tej z tą okładką z górą lodową, gdzie Piotr Plichta pisze o konkretnych rozwiązaniach, jak te nierówności można uwzględniać, tak? Więc ta książka dotyka różnych rzeczy, których Państwo dotykacie na czacie i w rozmowie, absolutnie dotyka różnych tych rzeczy głębiej, które my tutaj z Justyną tylko dotykamy. Ja teraz oddaję głos Sylwii, która przeskoczy na temat chyba też, który już się tu pojawiał, ale na razie się pojawiał w formie takich pojedynczych dotknięć czy jakichś przebłysków, a chyba powiemy o nim głębiej za chwilę, czyli temat współpracy, widzicie, wszyscy mówią rodzicami, po pierwsze nie każde dzieci mają rodziców, bo mamy dzieci z placówek, z domów dziecka, z ośrodków i tak dalej, z pogotowi opiekuńczych też w szkołach, ale po drugie w domu teraz są i rodzeństwo jest, które pomaga w lekcjach i tak dalej. I są dziadkowie, i są ciocie, wujkowie, różni ludzie mieszkają, więc ja w ogóle bym mówił o współpracy z rodzinami uczniów, co jest jeszcze bardziej ważne teraz, bo nawet czasami jak pracowaliśmy tylko z rodzicami, to teraz będziemy pracować z rodzinami, bo mamy czasami całe rodziny. Sylwia, przekazuję już ostatnią część Tobie jako specjalistce i żeby się tym zająć. Dziękuję. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Ja tylko chciałabym się upewnić, czy mnie słychać, ponieważ przez pierwsze webinary miałam strasznie duże problemy technologiczne. Nie wiem, czy to kwestia prowincji, czy po prostu kwestia tego, że 8 godzin wykorzystuję internet domowy, a są jeszcze, tak jak powiedział Jacek, dzieci. Dlatego nazwał mnie specjalistką. Tak, jestem specjalistką, bo mam trójkę dzieci, dwulatka, ósmoklasistę i piątoklasistkę z bardzo różnymi potrzebami. I to doświadczenie mojej pracy zdalnej tutaj w domu i czy naszej pracy zdalnej, bo jest jeszcze mąż i dwójki dzieci, które muszą się nauczyć w nowej sytuacji inaczej sobą zarządzać i inaczej zarządzać przestrzenią, to bardzo dużo dowiedziałam się o sobie, tak? Znaczy zobaczyłam, że muszę mieć mniejsze oczekiwania wobec moich własnych dzieci, muszę się uzbroić w cierpliwość i wyrozumiałość w ocenie tego, w jaki sposób oni sobie radzą z tą nową sytuacją. Dostaję informację, że mnie nie słychać, ale słychać, niektórzy słyszą. Więc dzisiaj chyba, albo wczoraj usłyszałam po raz pierwszy, że mamo, ja już ogarniam, daję sobie radę, nie musisz mnie pilnować, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że to może być na chwilę, że jakby to się może zmienić lada moment, jeżeli ta sytuacja się będzie przedłużała, ponieważ te dzieciaki też się no, cały czas boksują z czasem wolnym, a z oczekiwaniami nauczycieli, które właśnie u niektórych są bardzo duże, a u innych właśnie bardzo stonowane. Więc to jest jakby taka jedna refleksja, która gdzieś się pojawiła u nas w rodzinie po tym prawie 3-tygodniowym okresie czasu. Więc to, na co my teraz stawiamy, to właśnie na zostawianie im przestrzeni do samodzielności i na zgodę na popełnianie błędów. To jest jakby jakoś tutaj kluczowe i wydaje mi się, że dla nas jako rodziców strasznie ważna jest taka zgoda ze strony nauczycieli na te błędy. To chyba padło na samym początku, że rodzice bardzo się starają, włączają się, robią coś za dzieci, no może właśnie dlatego, że bardzo chcemy dobrze wypaść, nawet nie żeby nasze dzieci dobrze wypadły, tylko żeby po prostu rodzice dobrze wypadli, żeby się sprawdzili, tak, w tej sytuacji zupełnie nowej. To, co bardzo ważne jest we współpracy między nami a nauczycielami, to trochę to, o czym piszecie na czacie, to znaczy
jednak niemnogość różnych komunikatorów i narzędzi, za pomocą których dowiadujemy się, albo nasze dzieci dowiadują się, co jest zadane, co jest do zrobienia. I u nas sprawdza się to, że to się jakoś tak zorganizowało na poziomie wychowawcy, w tym sensie, że wychowawca sprawdził, jak najlepiej się komunikować z dziećmi z danej klasy i po prostu nauczyciele też to w to weszli. To, co jest strasznie ważne, to to, żeby czekać na te dzieci, żeby one miały czas na realizację zadań. I ja się cieszę z tego, co powiedziała Justyna, że oni pracują tygodniami, to znaczy, że planują tydzień i rzeczywiście to bardzo pomaga. Znaczy nam jako rodzicom bardzo pomaga, bo my widzimy, co te dzieci z różnych przedmiotów mają do zrobienia, bo tych przedmiotów jest bardzo dużo. No ja mam też dziecko, które się przygotowuje do egzaminu, więc no, tu w ogóle jeszcze jakby gdzieś nie możemy tego zgubić. Więc ten tygodniowy czas pracy super. Zwłaszcza z tych przedmiotów, gdzie jest po prostu właściwie lekcja codziennie. Poza tym też widzimy wtedy proces, tak? Widzimy jakby jak nasze dziecko, gdzie u naszego dziecka może przyrastać wiedza albo jakieś tam kompetencje. Bardzo doceniam jako rodzic możliwość wyboru i podjęcia decyzji przez ucznia, co zrobi, a czego nie zrobi. Myślę, że to jest też strasznie fajne, że on może podjąć taką samodzielną decyzję. Czasem bardzo, że tak powiem, nieadekwatną do potrzeb, ale jednak podejmuje tę decyzję samodzielnie. Myślę, że to, co bardzo pomaga tutaj, to nie dotyczy moich dzieci, bo moje dzieci już są starsze, ale widziałam na czacie pytania dotyczące tych najmłodszych, tak, no, które, no, umówmy się, trudno przekierować na pracę zdalną. Zresztą to chyba też nie o to chodzi. No i tak naprawdę tutaj strasznie ważny jest pomysł na zadanie offline, na to, co te dzieci mają wykonać, żeby to nie angażowało rodziców, to znaczy albo angażowało ich w minimalnym stopniu, bo jeżeli rodzic pracuje zdalnie, no to on po prostu nie wesprze tego dziecka w tym zadaniu. I ja tutaj polecam bardzo gorąco nagranie webinarium z Joasią Apanasewicz i Wiesią Mitulską, pisałam o tym na czacie, gdzie dziewczyny po prostu pokazują, jakie zadania zadają uczniom i te zadania naprawdę pomagają im realizować podstawę programową, wprowadzać nowe cyferki, nowe literki i to po prostu super, super działa. Ale jednocześnie na przykład strasznie się cieszę z zadań jako rodzic, które wymagają mojej interakcji. W tym sensie, że to jest takie zadanie, które zmusza dzieciaki do być może rozmowy z rodzicami, do być może rozmowy z siostrą albo z bratem. Czasem to nawet pozwala łagodzić konflikty między rodzeństwem. I ostatnia rzecz, którą strasznie chciałam jakby tak zaadresować, to to, żeby nie koncentrować się tylko na tym, co jest kolejno, prawda, w podręczniku czy w podstawie programowej, ale też, żeby zadawać dzieciom zadania, które związane są z sytuacją, z doświadczeniem, które przeżywają. To wszystko się wokół nas dzieje, być może one z nami o tym nie rozmawiają, ale no, ale one to widzą, tak, i one się niepokoją. I w klasie mojego starszego dziecka lekcje angielskiego są o koronawirusie, na wychowawczej też pytania są, wychowawczyni pyta o to, jak oni się w tej sytuacji czują i oni grupowo wypracowują jakieś rozwiązania, co mogą poradzić z tym swoim samopoczuciem, więc myślę, że to jest też strasznie ważne. Tutaj na czacie też jedna rzecz przykuła moją uwagę i to już będzie ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć dzisiaj, w tej chwili, bo jeszcze wrócę do Państwa na koniec tego webinarium. To, co jest strasznie, strasznie ważne i Państwo na to zwróciliście uwagę, to ten przymus, tak? To znaczy, a właściwie unikanie tego przymusu. To nie działa, to znaczy to nie działa ani na rodziców, znaczy na rodziców działa i oni się wtedy po prostu spinają i zmuszają dzieci, prawda, do robienia czegoś i powoduje to konflikty rodzinne, a to też nie o to chodzi, tak? Znaczy i tak jesteśmy w stresowej sytuacji, reagujemy bardzo różnie i naprawdę nie są potrzebne nam jeszcze piętrzące się tutaj po prostu konflikty między rodzicami a dziećmi, bo nasza sytuacja się zmieniła, moja jako rodzica sytuacja się zmieniła, bo w tej chwili pełną kontrolę nad procesem uczenia, taką bezpośrednią, mam tylko ja, Państwo macie ją tylko w taki sposób zapośredniczony i to może bardzo źle wpływać na relacje. Myślę, że dlatego też jako rodzic muszę bardzo mocno tutaj uważać, ale też zachęcam nauczycieli moich dzieci, by też na to zwracali uwagę. Także ja
oddaję głos tutaj Tobie, Jackowi, wracam na czat, będę też z Państwem korespondowała, bo cały czas to robię i spotkamy się na koniec webinarium, czyli około godzin tam 19:30. Dziękuję. I tyle, no nie? I pogódźmy się z tym, że nie załatwimy wszystkich spraw, róbmy jak najmądrzej, jak najlepiej to, co robimy, ale nie oczekujmy, że jakimś cudem zrekompensujemy wszystko, nierówności między rodzinami, brak umiejętności tych rodziców, uczniów, brak wsparcia, trudności techniczne uczniów w zakresie posiadania sprzętu, czy szybkiego internetu, czy czegokolwiek innego, nie? Ja wiem, że byśmy chcieli, bo nam zależy, tak? Ale bądźmy realistami, zróbmy wszystko, co leży w naszej mocy, się trochę mniej przejmujmy tym, co nie leży w naszej mocy, bo poniesiemy tego koszty i wcale nie będziemy przez to mądrzej pracować. Więc ja chcę też powiedzieć, żebyśmy spojrzeli z dystansem nierozumianym jako cynizm, tylko z dystansem rozumianym jako taka pewna mądrość, taka znana chyba wszystkim, tak? Pogódź się z czymś, czego nie możesz zmienić, no nie? Więc gdzieś bym do tego wyraźnie namawiał. I teraz przekazuję głos Justynie, która pewnie jeszcze powie coś, co już fajnie zaczęła, czyli dwa słowa o tym, jak współpracuje z rodzicami, jakie są doświadczenia tej współpracy z rodzicami i szczególnie bym zapytał o to, co nawiązałaś wcześniej, czy udaje się pedagogom ta współpraca z tymi rodzinami, które mają większe trudności, już wspomniałeś, że nawet się udaje, że oni się mobilizują w tej trudnej sytuacji, no trochę tak jest, tak? W czasie wojny nawet przestępczość spada, wie? Więc ale jakbyś mogła parę słów jeszcze powiedzieć na ten temat współpracy z rodzicami, a właściwie też to, co ja powiedziałem, co mi się wydaje istotne, z rodzinami. Czy też zauważacie, że to już nie jest tylko współpraca z rodzinami, z rodzicami, tylko w większym stopniu też z innymi członkami rodzin? Czy to zawsze są tylko rodzice? No to jakbyś mogła jeszcze ten wątek na dosłownie chwilę, bo już kończymy powoli, podjąć, bo jeszcze będzie dla Państwa takie refleksyjne zadanie domowe, o którym Sylwia powie. No wiecie co, to nie są jakieś fajerwerki, to nie jest wymyślona jakaś wielka strategia, bo w tej sytuacji po prostu to jest najczęściej kontakt telefoniczny, tak? Dzwoni pani pedagog czy pani psycholog. Też one mają takie dyżury, każda z nich ma 22 godziny dyżuru pod telefonem. Te dyżury są zmienne, więc też ich telefony, które są podane na stronie, ci ludzie mogą do nich zadzwonić. Ja na dzień dzisiejszy, powiem szczerze, nie mam takiego feedbacku, ile tych telefonów jest. Z tego co wiem, to nie jest tak, że one są zarzucane tymi telefonami i wszyscy bez przerwy dzwonią. Natomiast my w tej chwili też chcemy sobie zmonitorować taką sytuację. To sobie dałyśmy czas do świąt,
I tutaj wychowawcy są tymi, tak jak też mówiła Sylwia, że to jest taka osoba, no, która najwięcej zawsze wiedziała o tej klasie, no to teraz też o niej będzie wiedziała najwięcej, tak? I też ma największe takie spektrum tarcia do tych rodziców. To chcemy sobie zmonitorować, czy mamy takie osoby, takich uczniów, no, którzy delikatnie mówiąc, w ogóle się nie kontaktują, tak? Nie weszli na żaden online, tak jak mówiłam, u nas tych online'ów, to nie jest tak, że tych online'ów dziennie jest ileś. Nie, jest w sumie niewiele. Natomiast chcemy właśnie zmonitorować to poprzez wychowawców, którzy używając takiego kontaktu, jaki sobie z klasą wypracowali, podejmą jeszcze próby w takich nielicznych, mamy wrażenie, przypadkach, gdzie tego kontaktu nie ma, bo tu się zastanawiamy i też nie wiemy, czy mamy dobrą taktykę myślenia, jak to zrobić, jeżeli takiego kontaktu w ogóle nie będzie. Nam się udało w tych pierwszych tygodniach zebrać informacje o tym, kto ma kłopot ze sprzętem. To były jakieś bardzo pojedyncze przypadki, że w ogóle tego sprzętu nie było na czas jakiś. Udało się to indywidualnie porozwiązywać. Natomiast no teraz chcemy się dowiedzieć, na ile te dzieci reagują i na ile jest tak, że na przykład ktoś się z czegoś w ogóle nie wywiązuje, bo to jest lenistwo i nic, uznał, że to są wakacje i ferie, a na ile po prostu to jest jakaś niemoc związana z czymś innym. I tutaj wychowawca, jego kontakt telefoniczny, mailowy, taki, jaki sobie z rodzicami wypracował. I chyba to najbardziej działa tak, jak każdy z tych wychowawców sobie to uzgodnił. Nie mamy jakiegoś sprecyzowanego systemu, w którym jest, nie wiem, procedura działania w tej sytuacji. Staramy się reagować bardzo elastycznie. I też może taka ważna rzecz, że jeżeli się z tymi rodzicami rozmawia, część rodziców mówi o tym, że chciałoby więcej na przykład jakichś zadań, bo jego dziecko w ciągu, nie wiem, 2 dni już zrobiło te wszystkie zadania i czy jest możliwość. No to wtedy reagujemy elastycznie i prosimy nauczycieli, żeby coś dosłali, żeby się dowiedzieli, czy nie ma czegoś, czego więcej dziecko chce zrobić. Mieliśmy też takie sytuacje, że ktoś zgłaszał, że on bardzo chce poprawić ocenę. My odeszłyśmy od tego, żeby w tej chwili robić jakieś, nie wiem, zaczynać od sprawdzianów, kartkówek i takich rzeczy. Raczej staramy się, żeby to były takie zadania, wiecie Państwo, które nie będą oceniane jako jakiś sprawdzian czy kartkówka, ale zdarzają się osoby, które chcą się samo sprawdzić i wtedy ten nauczyciel po prostu reaguje elastycznie na to, na co jest zapotrzebowanie. Na razie tak to rozwiązujemy. Halo? Mam jakiś przestój, zawieszenie. Uporządkowało mi się, upewniłem się, że pomyślałem o ważnych rzeczach, albo pomyślałem o czym wcześniej nie pomyślałem. No myśmy przygotowali, zaraz ktoś się pojawi, żeby to Państwu powiedzieć. Na koniec takie parę pytań i zadań takich dla siebie, nie? Żeby się zastanowić, przemyśleć, no na przykład, że coś robicie z tego tutaj, albo na przykład w tych obszarach, o których mówiliśmy, czyli budowania relacji, nawet się dzieliliście tym trochę na czacie, czy budowania relacji pomiędzy uczniami, jakichś rozwiązań, które gdzieś tam stosujecie i tego dotyczą te zadania na koniec. Ja przerzucę ten slajd i widzę, że Sylwia już się pojawiła, która powie Państwu o tym, co jakby warto poddać refleksji i co zrobić. Dziękuję, ja się znikam i dziękuję, a przy okazji już, żeby nie...
przy okazji już, żeby nie robić zamieszania, bardzo dziękuję, dziękuję za komentarze, dziękuję za wysłuchanie, że spędziliście Państwo ten wieczór z nami, z naszą trójką, nie, bo się we trójkę pokazaliśmy, z naszą trójką. Przekazuję głos. Dzień dobry, to ja oczywiście już tradycyjnie zapytam, czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Proszę o informację. Tak, słychać mnie, super. Dobrze, to ja już teraz bardzo króciutko. Te zadania oczywiście związane z tym, że to nie jest takie typowe webinarium, które my organizujemy. Ono jest oczywiście otwarte, tak żeby więcej osób niż te, które zdecydowały się na udział w tym ekspresowym kursie, mogło spotkać się z Jackiem, z Justyną i z moją skromną osobą. Natomiast no, my tym webinarium zaczynamy taki miesięczny kurs, który składa się z 4 webinarów, to jest jedno z nich, oraz takich 3 interwałów pomiędzy tymi webinariami, w trakcie których chcemy zaprosić Państwa, tych, którzy wyrażą taką gotowość, na grupy facebookowe. Myśmy już przydzielili te grupy facebookowe, podzieliliśmy Państwa według pewnych kategorii i w tych grupach będziemy pracować dalej. To znaczy Państwo dostaniecie, będziecie mogli się dzielić z nami swoimi dobrymi praktykami, my będziemy podrzucać różnego rodzaju inspiracje i też na tych grupach facebookowych chcielibyśmy usłyszeć, jak Państwu po prostu idzie praca zdalna i zaproponować kilka zadań, znaczy jedno do wyboru, ale proponujemy kilka, no bo też przez całe webinarium o tym mówiliśmy. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy Państwo musicie być na Facebooku, jeżeli macie jakoś tak ideologicznie założone, że tam Was nie ma, to dostęp do materiałów, do takiej biblioteczki oraz dostęp do naszych moderatorów, Państwo też dostaniecie, tak? Znaczy dostaniecie po prostu szczegółowe instrukcje na maile, które podawaliście przy rejestracji. Natomiast już i dostaniecie też treść zadania po tym pierwszym webinarium. Tutaj nie będę czytała tych zadań, natomiast po pierwsze, są one do wyboru, bierzcie jakieś z nich. Po drugie, są to zadania, to nie są zadania ekstra, one są związane z tym, co Państwo po prostu robicie każdego dnia, przygotowując się do edukacji zdalnej w swoich klasach. Nam, to na czym nam zależy, to żebyście się dzielili refleksją z nami, tego refleksją nad tym, czego doświadczacie. Tu jest kilka pozycji, możecie którąś z nich wybrać, nie musicie niczego notować, ponieważ te zadania dostaniecie również w mailach, więc absolutnie spokojnie po prostu je sobie przeczytajcie, zobaczcie na ile one Wam pasują, być może po prostu wymyślicie zupełnie inne zadanie dla siebie i będziecie chcieli się tym podzielić, to też jest oczywiście możliwe, więc ja bardzo bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby zajrzeć, może nie jutro, ale może w niedzielę albo w poniedziałek na skrzynki mailowe, gdzie dostaniecie szczegółowe instrukcje, co dalej. Jeżeli Państwo się zapisaliście dopiero dzisiaj, to spokojnie, spokojnie wszystko dostaniecie, a jeśli nie, to po prostu piszcie do nas i będziemy reagować. Mam problem, bo nie mogę przesunąć prezentacji, ale to nic, na której jest jeszcze zaproszenie na naszego, o ktoś mi pomógł. Jeszcze następny slajd poproszę. Chciałabym po prostu zaprosić też Państwa na naszego bloga eksperckiego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Adres jest podany tutaj na prezentacji, gdzie zamieszczamy na bieżąco wszystkie materiały i wszystkie zasoby, wszystkie nasze propozycje, które mają pomóc Wam w organizowaniu i prowadzeniu edukacji zdalnej. To jest taka biblioteczka, która przyrasta, a oprócz tego oczywiście udostępnimy Państwu repozytorium w zupełnie innym miejscu, dostępne tylko dla Państwa, gdzie będziecie mogli sobie pobierać publikacje, spokojnie je sobie czytać i się zastanawiać nad tym, co Wam proponujemy. Bardzo dziękuję też Jackowi i bardzo dziękuję Justynie za to, że się zgodzili wziąć udział w tym webinarium oraz dziękuję wszystkim tym osobom, których nie widać, a dzięki którym po prostu to webinarium od strony technicznej mogło się wydarzyć i nawet jak się pojawiały jakieś kłopoty techniczne, to po prostu te osoby reagowały. Nagranie z webinarium będzie dostępne na naszym blogu, więc jeżeli ktoś miał trudności z odsłuchaniem, przerywało mu, to zapraszamy jutro na bloga i tak, i będziecie mogli sobie odsłuchać jeszcze raz tego wszystkiego, o czym Jacek, Justyna i troszkę ja mówiliśmy. Bardzo się cieszę na współpracę z Wami przez ten najbliższy miesiąc. Mam nadzieję, że to też będzie okazja do tego, żebyście się nawzajem Państwo wspierali, bo myślę, że to jest najważniejsze. Nie tylko relacje z uczniem, nie tylko relacje z rodzicem, ale również relacje między Wami, nauczycielami. Bardzo dziękuję, życzę dobrej nocy i bardzo spokojnego weekendu.
Dobranoc.